Strasznie to jest ciepło na dworze, ale kocyk normalnie zakładam, chociaż na pół barku, bo dzisiaj straszne historie. I pamiętacie pewnie taki challenge jak Charlie Challenge? To był bardzo popularny challenge w latach, no z 8 lat do tyłu, no nie będę liczył, bo 6 plus 6 zawsze daje 36 razy, znaczy nie wiem. Miał być razy. Charlie Challenge u Karolka, zobacz co się dzieje. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy z Peterowskim. Siemanko. A o co chodzi w Charlie Zawa, pa? Tu idzie! Pięte. Tu idzie! Spokojnie, nie bój się. Zerknij na ten film po latach, bo po 8 latach dalej straszy. Wyszedł naprawdę spoko. I zauważyłem, że Charlie za granicą troszeczkę powraca. Także mam nadzieję, że to będzie ciekawa opcja, bo Wonsi dodał historię również o Charlie'm. Także no musisz decydować, czy tak, czy nie. W sensie kręcisz ołówkiem i tam nagle się dzieje. Wszystko mieli się, kuźwa, jak w kole fortuny za czasów Rafała Brzozowskiego. Zostaw łapeczkę w górę i napisz pod spodem Charlie, are you there? Czyli Charlie, jesteś tam? A jak Charlie jest, to powiedz, co ci powiedział. I tyle, lecimy, let's go! Złodzieje! O, zaczęli! Grupa złodziei włamywała się do mieszkań. Mieszkam w Indiach, w stanie Bengal zachodni. Ten incydent przytrafił... Bengal to jest taki kot. W stanie Bengal zachodni. W Polsce są gorsze miejscowości. Ten incydent przytrafił mi się, gdy byłem w pierwszej klasie liceum. Dobra, dawaj. Mieszkam na pierwszym piętrze czteropiętrowego bloku wraz ze swoją rodziną. Okej, czyli wysoko. W całym mieście. Ale cztery piętra to jeszcze nie na tyle, żeby móc zamontować windę, czyli musi chodzić po schodach. Unlucky najgorzej, to jeszcze w Indiach. O kurde, tyle ludzi i zero wind. W całym mieście odbywało się święto Durga Puja. Które w naszym stanie trwa około tygodnia. Co to za głowy jak bułki? Podczas tego święta odbywają się festiwale. Większość ludzi zostaje na ulicach do późna. A ta wygląda jak lalka ze Squid Game. Pewnego dnia po mieście zaczęły krążyć plotki o grupie złodziei, którzy włamali się do jednego z domów i pobili właściciela do nieprzytomności. To się rozciąga na nim, policja czy o co chodzi? Policja badała tę sprawę, więc nikt za bardzo się tym nie przejął. Dobra, święto Jarga Burga. Wkrótce ich dorwą i aresztują. Następnego dnia wraz z rodzicami wróciliśmy jak zwykle późno z festiwalu. Zachmurzony wieczór. Zjedliśmy późną kolację. Dobra. I położyliśmy się do łóżek. Kary musiało być. W tej nocy ciężko było mi zasnąć. Indie słyną z przypraw, więc długo przewracałem się z boku na bok. Dobra. Aż w końcu zasnąłem. Okej. I gdy się była trzecia lub czwarta w nocy. Zazwyczaj kiedy trzecia. Obudził mnie dźwięk przypominający piłowanie czegoś. Godzina duchów, pamiętaj. Mój pokój był na samym końcu mieszkania i miałem w nim wyjście na balkon. Księżyc było widać na najważniejsze. Wiedziałem, że ten dziwny dźwięk dociera właśnie z balkonu. Oni... I domyślałem się, że... Złodzieje piłują im balkony, czajcie to? Co im zabrać balkon? Co się dzieje? To nie mogli po prostu zapytać za dnia, czy można go obciąć, a nie hałasować w nocy? Przecież to wszyscy słyszeli, to się nie uda. Trzecia w nocy? To historia nie ma sensu, nie wydarzyła się, nie ma szans, nie, na pewno nie jest na faktach. Że ktoś próbuje przeciąć słupki, moje serce prawie stanęło. To są żule! Nie wiem do końca, oni co chcieli... tak naprawdę wydarzyło się tamtej nocy. Żule złom chciały. Nie wiem, czy to, co się stało, wywołał strach, czy coś innego. Te kary, co jadłeś. Nie mogłem się ruszyć. Całe moje ciało było lodowate. Ta, w haczykach. Ale mimo to okropnie się pociłem. Dobra. Moje oczy były szeroko otwarte. Dobra. I z wielkim trudem mrugałem. Szeroko zamknięte. Tak ten było dalej przez piłował. Następne 5 minut. A każda minuta w tym stanie trwała wieczność. To może sen to był, typie. Wciąż słyszałem ten sam dźwięk piłowania w kółko i w kółko. Chciałem się ruszyć, ale nie byłem w stanie. Bałem się, że to złodzieje i że wejdą do środka. Co? Co tam było? Na pewno zaraz tu wejdą i porwą mnie ze sobą. Ta, razem z metalowymi barierkami. Aj! Ukradną z domu wszystko, co cenne. Ależ drzem! Mając w głowie tylko te przerażające myśli. Truskawkowy. Nagle cenzura. Słyszałem, jak ktoś gwiżdże tuż przy moim uchu. Próbowałem odwrócić głowę, ale nie mogłem. Nie. Mordo! W końcu po około 5 minutach puściło mnie i mogłem się ruszyć. Bierz życie w swoje ręce. Dźwięk piłowania ustał. Rozejrzałem się po swoim pokoju i ku mojemu zdziwieniu nikogo w nim nie było. Nawet nikt nie piłował bariery. Stałem z łóżka i chwyciłem swój kij baseballowy. Nice! Zawsze trzymam przy łóżku kij baseballowy. Zrobiłem. Najpierw poszedłem obudzić moją mamę. Dobra. Powiedziałem jej, że coś się stało. Nie uwierzyła. Co wydawała się być bardzo zaskoczona. Oboje po cichu wyszliśmy na zewnątrz. Matka z gardą od razu! Zauważyliśmy. Tago! Moja mama po chwili zadzwoniła do ochrony, a ci zajęli się szukaniem złodziei. Tej nocy nie potrafiłem ponownie zasnąć, będąc samemu w pokoju, to z rodzicami, więc poszedłem spać z rodzicami. Dobra, zrozumiałem. Następnego ranka dowiedzieliśmy się, że mieszkanie w bloku obok zostało splądrowane przez złodziei. Aj! Podczas nieobecności właścicieli. A skąd wiedzieli o nieobecności? Byłem przerażony. Jednak po tym, jak spytałem mamę, czy słyszała w nocy jakieś dziwne dźwięki, mówi, że tak. Ona odpowiedziała, że nie. Ale nie chciałeś się wstawać. Jeszcze bardziej. Sypialnia moich rodziców jest tuż obok mojego pokoju. Nawiedzoną chatę mają. Bardzo lekki sen. Tak.
Dlatego też to właśnie ją obudziłem w nocy. Okej. Do dziś zastanawiam się, kim była osoba, która gwizdnęła mi do ucha. I czy to w ogóle wydarzyło się naprawdę? Czy ktoś w ogóle istniał? To on huchnął czy gwizdnął? Wyglądało jak huch. Jak huchnięcie. No w każdym razie to sytuacja się rozwiązała. To były po prostu metalowe żule, które chciały zebrać wszystko na złom, a że w Indiach, no to pewnie dobra cena na skupie, wiadomo, nie? Nagranie z kamer. Ktoś włamał się do naszych kamer. O kuźwa, normalnie przez Wi-Fi. To wydarzyło się, gdy miałem 15 lat. Dobra. Przed wejściem do mieszkania prawdziwa. Mieliśmy kamerę. Dobra. Dzięki niej mogliśmy zobaczyć, kto dzwonił do naszych drzwi pod naszą nieobecność. To zrozumiałe. Moja mama dostała nagranie wysłane z nieznanego numeru. Co ona ma za grzywkę? Wygląda jak otwieracz do piwa. Co jest? Co i to te pejsy na Gina Kazame z Tekena Trójki. Co się dzieje? Pani mamo. Wysłane z nieznanego numeru. Co to za moda? Po jego obejrzeniu była zszokowana. Nagranie pochodziło z naszej kamery. Dobra. A byłem na nim ja, wracający z lekcji krykieta. A ty nie byłeś na krykiecie. Zadawaliśmy sobie pytania. Kim była osoba, która wysłała to nagranie? Która nagrywała? I jak weszła w jego posiadanie? Zhakowała nasze kamery? Byliśmy zdenerwowani. Chcieliśmy iść z tym na policję, ale po dłuższej dyskusji doszliśmy do wniosku, że to nie jest aż tak poważne. Jakby wasz wujek was nagrał, dni albo... Później, w poniedziałek około godziny 23, siedziałem w salonie wraz z mamą i siostrą. I ktoś wysłał nagranie z salonu. Pracy. Nagle zadzwonił dzwonek do drzwi. Dindą, dostawca pizzy. Byliśmy zaskoczeni, gdyż nie spodziewaliśmy się nikogo o tej porze. Aha. Mama niepewnie otworzyła drzwi, a za nimi stał mężczyzna, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Dobry, co to za... Był wysoki, dobrze zbudowany. Co tu paruje? Patrzył na moją mamę przerażającym wzrokiem, a po chwili powiedział, proszę otworzyć. Mężczyzna stał za drugimi drzwiami. Takimi jakby kratami, które mieliśmy dla bezpieczeństwa. O jest! Zdenerwowana mama zaczęła go wypytywać, kim jest i czego od nas chce. To nie w Indiach! Wtedy przypomniałem sobie, że wracając do domu, zapomniałem zamknąć krat. Mężczyzna nie odpowiedział na pytanie mojej mamy. Sobie otworzył. Uśmiechnął się. Dzień dobry. Otworzył drzwi i próbował dostać do środka. Był ogromny oligarcha. Mama próbowała zamknąć przed nim drzwi, ale mężczyzna był znacznie silniejszy. Byłem przerażony. Mężczyzna prawie dostał się do środka. Jakie ale cztery moja starsza serdelki. Siostra zdążyła wziąć mój kij do krykieta. I z całej siły uderzyła go w głowę. Nieznajomy padł na ziemię i stracił przytomność. GG! Natychmiast zadzwoniliśmy po policję. Ale fart, że był kij. Przyjechali, aresztowali mężczyznę. Dobra. Ochroniarz naszego bloku został zwolniony za wpuszczenie nieznajomego do środka. No logiczne! Policja przeszukała dom mężczyzny, który bardziej przypominał ruinę. Znaleźli u niego nagrania z różnych kamer bezpieczeństwa. Czy on mieszkał w tym bloku? Naszej. Wtedy mieliśmy pewność, że to była ta sama osoba. A co jest w workach? Wysłała mojej mamie nagranie. Co jest w workach? Nie wiem, jaki los spotkał tego mężczyznę i czego właściwie chciał. Ale wciąż zastanawiam się, co by było? Czy gdyby moja siostra nie uderzyła go w głowę, to zrobiłby nam krzywdę? W sumie nie wiem, jak skomentować tę historię z racji tego, że szyny też były złe. Czemu nie zamkliście krat? Jakby nie wiedzieć, że na świecie też są psychopaci, którzy mogą zrobić coś złego. Trzeba się zabezpieczać. Pamiętajcie, zamykać drzwi za sobą, wiadomo, nie? Przechodzimy do truskawki na torcie Cloud MMA. Charlie, jesteś ja tam. Ja i moi kuzyni zawsze potrafiliśmy znaleźć sobie zajęcie. Dobra. Uwielbialiśmy wykonywać różne wyzwania, które znajdowaliśmy w internecie. To wydarzyło się w wakacje, kiedy byliśmy w odwiedzinach u jednego z kuzynów. Wiadomo. Pewnego dnia postanowiliśmy zagrać w nową grę, którą mój kuzyn znalazł w internecie. To nie jest nowa gra, nazywała ale nie się wiem. Charlie. Charlie, a New Dere. To trochę tabliczkę Ouija, jednak było znacznie łatwiejsze. Tak i nie. Potrzebowaliśmy dwóch ołówków, kartki papieru Dokładnie. I ciemnego pomieszczenia. Dokładnie. Ołówki położyliśmy na krzyż, na środku kartki, i tworząc tym samym cztery różne pola. Tak. W tych polach naprzemiennie napisaliśmy słowa tak i nie. Zgadza się, jest. Aby zacząć, mieliśmy wypowiadać słowa Charlie, jesteś tam? Chyba zaczyna się od no yes. Odpowiedzi. Ale dobra, nieważne. Otrzymując odpowiedź tak, mogliśmy zadawać Charlie'emu pytania, na które ten za pomocą ołówka mógł odpowiadać tak lub nie. Wyobrażacie sobie, jakby to nie powstało 8 lat temu, tylko teraz, jaki fajny vibe i ile ciekawych challenge'y miażdżących na mak byłoby powiedzmy w TikTokach czy w shortach, no to nie jest już takie popularne, ale fajnie by było jakby ten trend wrócił. Ja nie mówię, że była ma wrócić Harlem Shake. Wiele razy powtarzaliśmy, ale to Charlie, jesteś tam? Licząc na odpowiedź. I cisza. Postanowiliśmy grać w salonie, żeby było trochę więcej przestrzeni. No i ktoś huchnął, dmuchnął. W dłuższej chwili brakło odpowiedzi. Zaczęliśmy żartować, dmuchając w ołówek. No właśnie. W końcu większość się poddała i poszła grać na PlayStation. Gdy nagle. Ja i mój młodszy kuzyn postanowiliśmy spróbować ostatni raz. I to się wypowiedzieliśmy słowa, jednak ponownie nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.
Zmęczeni i zawiedzeni, postanowiliśmy w końcu pójść spać. Ten beknął twarzą i oczami, patrzcie to! Postanowiliśmy w końcu pójść spać. Tak można w ogóle? Zostawiliśmy kartkę i ołówki na stole i no położyliśmy się do łóżek. No i ktoś chuchnął, w środku no jest. Nocy obudziłem się bardzo spragniony, no co jest. Było dla mnie dość nietypowe. Co on ma z oczami? Na drodze do lodówki dostrzegłem światło dochodzące z salonu, dupska które na wyglądało oczach jak zapalona latarka. Dobra. Zaciekawiony poszedłem to zbadać. Charlie był w salonie. Dostrzegłem mojego młodszego kuzyna siedzącego przy stole, ewidentnie z kimś rozmawiającego. Podszedłem bliżej, chcąc dać mu znać, że tutaj jestem. Gdy mnie zobaczył, był podekscytowany. Siema. Krzyknął radośnie. Siema, patrz, zobacz. Jest Charlie. Zobacz tego typa. Serce podskoczyło mi do samego gardła. Byłem zły, że udało mu się mnie nabrać. Kazałem mu wracać do łóżka i nie robić sobie żartów o tej godzinie. No ale był tam ktoś. Zabrał latarkę. Tak, i on się poszedł napić, a tamten całą noc kuźwa czekał, żeby zrobić mu pranka w kuchni. Mózgu, jesteś tam. Jakie Charlie. Mózgu. Dobra, no było jeszcze. Gdy spojrzałem na kartkę, dostrzegłem ołówek skierowany na słowo tak. No wcale nie chuknął. Zgniotłem więc kartkę i wraz z ołówkami wyrzuciłem do kosza. Tak się nigdy nie kończy gry z Charlie. Ruszyłem dalej w stronę kuchni. Kiedy tak ponownie dostrzegłem swojego młodszego kuzyna, stojącego z latarką w ręku tuż przed lodówką. Mówi, że Charlie jest w lodówce. Po prostu stał jak wryty i patrzył na lodówkę. Podszedłem do niego i położyłem dłoń na jego ramieniu, kiedy nagle poczułem dziwny chłód. A on powiedział, zrób mi masaż, Marku. Kiedy już miałem zapytać go, czy wszystko okej, nagle usłyszałem głos młodszego kuzyna za mną, który pytał, czy widziałem jego latarkę. Moje serce waliło jak szalone. Powoli zdjąłem rękę z ramienia tego czegoś, co stało przede mną. Wtedy to coś odwróciło się, odsłaniając swoją przerażającą twarz. Poka japę. Zarówno usta, jak i gałki oczne były kompletnie puste. Hej, jestem Charlie. Następna rzecz, jaką pamiętam, to gdy obudziłem się rano na podłodze w kuchni, otoczony przez moich kuzynów i babę. Nie wiedząc, co się właściwie stało, wiedziałem, że byłem zmęczony i musiałem zasłabnąć. Dobre. Byłem przerażony i próbowałem się uspokoić, wmawiając sobie, że to był tylko sen. To nie był sen, mordo. Przed wyjściem z salonu zauważyłem ołówki i kartkę papieru, które zgniotłem i wyrzuciłem, leżące w dokładnie tym samym miejscu na stole. Jednak tym razem ołówek wskazywał słowo nie. Czyli co? Nie możesz patrzeć na moją mordę? O co tam chodzi? Bang! To było dobre! I to była naprawdę dobra historia! O Charlie! Jezu, jak ten trend by wrócił w tych czasach. Pan Jerzy, zaraz wracam. Elektryk. Ale poczekaj, bo jeszcze nie skończyłem. Ja wam serdecznie polecam ten film po 8 latach. Jeżeli chcielibyście, zebrałbym ekipę i nagrał jeszcze jeden odcinek Charlie po latach. Musiałby wrócić vibe. Wbijajcie na TikToka i róbcie Charlie, oznaczając Karolka. Będę najlepszy oglądał, nie? Kurwa, nie otwarte. Drzwi pozamyka. Jaki to jest dobry odcinek, no wejdźcie na niego. Ten się bał oglądać. Muszę się z nim ugadać na jakiś odcinek. No nie ma szans. No i ode mnie to tyle. Jeżeli chcecie więcej strasznych tutorii, wpadajcie na kanał, zostawiajcie dużo łapeczek i pamiętajcie nie pytać Charlie'ego, czy jest, bo to się może skończyć źle.